Otwieram 43. zwyczajną sesję Rady Gminy Małpinia Górna. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam radnych, witam Panią Wójt, skarbnik, Pana Sekretarza, Panią Mecenas, witam Państwa sołtysów, Pana Radnego Powiatowego, witam pracowników urzędu gminy, witam Pana Komendanta. Porządek obrad jest następujący, który macie Państwo przed sobą. Czy są jakieś wnioski co do porządku obrad? Nie ma wniosków? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, ja poproszę do porządku obrad wprowadzić uchwałę dotyczącą zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzania poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w roku inkasa, określenie inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenie terminu płatności za inkasentów. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś inne wnioski? Nie widzę. Obrady dzisiejsze są prawomocne, bo na 15 radnych stawiło się 13 radnych. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku o zmianę porządku obrad i wprowadzenie przedstawionej przez Panią Wójt uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie było. Kto się wstrzymał? Nie było. Wniosek został przyjęty. Proponuję wpisanie uchwały do porządku obrad jako punkt 11 po treści zawartej w punkcie 10, czyli apel radnych gminy Małpinia Górna dotyczący wynagrodzenia z budżetu państwa za pracę sołtysów. Są to podobne zagadnienia, więc tutaj proponuję wstawić to do porządku obrad jako punkt 11. Punktem i tak dalej, później zmiana 11 odpowiedzi, 12 odpowiedzi, interpelacje, zapytania radnych, 13 formę wniosku, sprawy różne i 14 zamknięcie sesji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem takiego porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie było. Kto się wstrzymał? Nie było. Czy jeszcze odczytać porządek obrad, czy jest, jest zrozumiałe, tak? Dziękuję bardzo. Czy są jakieś wnioski bądź uwagi do protokołu z posiedzenia poprzedniej sesji? Nie było. Wobec tego, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z posiedzenia poprzedniej sesji? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie było. To. Przepraszam, kto jest przeciw? Nie było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, podobnie jak protokół z posiedzenia poprzedniej sesji. Punkt drugi porządku obrad, informacja o działalności wójta w okresie między sesjami. Bardzo proszę. Panie i Panowie Radni, dzisiaj będzie nieco krócej, chociaż już dwa razy wchodziłam w te informacje, ale zostawiam mnie najważniejsze informacje. Jeśli będą jakieś pytania, oczywiście na koniec sesji będę starała się odpowiedzieć. Proszę Państwa, w okresie od 11 grudnia 2017 roku do 26 stycznia 2018 roku zrealizowane zostały m.in. takie zadania. 12 grudnia dokonaliśmy odbioru końcowego robót budowlanych polegających na remoncie i adaptacji lokalu w ulicy Biegańskiego z przeznaczeniem na klub Senior Plus. 12 i 18 grudnia wydaliśmy Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie rejon drogowy Węgrów w Siedlce trzy decyzje przedłużające termin usunięcia trzech rosnących pasach dróg wojewódzkich i to jest też takie bardzo ważne zadanie powiązane z modernizacjami dróg wojewódzkich. W dniu 13 grudnia do Urzędu Gminy wpłynęła odpowiedź samorządowego kolegium odwoławczego na skargę skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji wójta gminy o podziale nieruchomości przeznaczonej pod budowę cmentarza komunalnego w Małpinie Górnej
Obecnie zostały przesłane do starostwa dokumenty stanowiące załączniki w sprawie wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego, czyli krótko mówiąc, samorządowe kolegium odwoławcze nie podzieliły zdania skarżącego, tylko przyznały rację gminie. 12 grudnia podpisaliśmy umowę z ZGK IM dotyczącą wykonania remontu świetlicy wiejskiej w Roskach Wielkich, kwota realizacji 7771 groszy. 12 i 14 grudnia oraz 18 i 19 grudnia przeprowadzone zostały przez nas kontrole doraźne w wybranych gminnych jednostkach organizacyjnych: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole, Biblioteka GOKI, zgodnie z planem kontroli zarządczej na 2017 rok. 18 grudnia w wyniku przetargu nieograniczonego podpisaliśmy umowę z firmą Energotel Wisja na Kaciach w miejscowości Mrozy dotyczącą budowy sieci wodociągowej wraz z przełączami w miejscowościach Poniatowo-Grądy. Termin realizacji do 15 grudnia, mówią, że zrobią wcześniej, kwota 1 476 tysięcy. Proszę o wyciszenie telefonu. 21 grudnia odebraliśmy urządzenia fitness, w których zakup zrealizowano Fundusz Sołeckiego, Sołectwa Gmina, 8 499 zł. 21 grudnia została zawarta umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w Warszawie, z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim o dofinansowanie programu polityki zdrowotnej realizowanym przez gminę Mokinia Górna. 28 grudnia odebraliśmy drogę budowaną w Prostyni za 40 251 075 groszy zgodnie z umową z grudnia 7. 29 grudnia ogłosiliśmy konkurs na realizatora gminnego programu zdrowotnego. Chodzi o program profilaktyki wczesnego wychowania na uwagi i otyłości wśród dzieci klas 1-3 szkół podstawowych w gminie Mokinia Górna na lata 2018-20. 29 grudnia podpisaliśmy umowę na zadanie pod nazwą wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podpisana umowa została z konsorcjum Ekologika, pracownia analiz środowiskowych, pan Jarosław Moglenicki, siedzibą w Olsztynie i między innymi na cały 2018 rok ta pracownia będzie odpowiadała za wydanie decyzji, jeśli chodzi o warunki zabudowy, jak również decyzji dotyczące ustalenia decyzji lokalizacji celu publicznego. 28 grudnia odebraliśmy roboty polegające na wykonaniu odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Daniłówka I. Wykonawcą był ZGK IM, wartość 19 739 zł 31 groszy zgodnie z ofertą cenową z 19 września. 29 grudnia złożyłam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego wniosek o dotację ze środków budżetu mazowieckiego województwa. Chodzi m.in. o środki z Europejskiego Funduszu Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Grądy na kwotę 190 tysięcy złotych brutto. Taki przedmiot. 29 grudnia złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim również wniosek o płatność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich rozliczane przebudowę drogi gminnej ulica Kolejowa na kwotę 309 725 zł brutto. W grudniu w końcówce podpisaliśmy również umowy z lekarzem weterynarii w Ostrowie Mazowieckiej, z lekarzem weterynarii z Małkini Górnej, między innymi po to, by realizować zadania w zakresie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 29 grudnia podpisaliśmy umowę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Radysy. 29 grudnia również podpisałam umowę z geodetą uprawnionym na wykonywanie czynności rozgraniczania nieruchomości w 2018 roku. Również 29 grudnia nastąpiło uroczyste otwarcie klubu seniorów na Opinii Górnej. 2-3 dni później również odbył się pierwszy gminny sylwester w Małkini Górnej. I cieszę się, proszę Państwa, dziękuję za liczny udział, po którym wnoszę, że taki gminny sylwester był długo oczekiwany i nie powinien być imprezą jednorazową. 4 i 5 stycznia w Urzędzie Gminy odbyły się właściwie takie pierwsze bardzo ważne spotkania dotyczące nowych planów
zagospodarowania przestrzennego, Prostyni, Worle, Błędnicy i Piłczewi. Powstały na tych spotkaniach już pierwsze wnioski, pierwsze ustalenia, sprawa jest w toku. 4 stycznia podpisałam aneks razem z panią Skarbnik, byliśmy w Warszawie. Podpisaliśmy aneks do umowy o dofinansowaniu przebudowy drogi gminy Trybinka-Grody. Tam chodziło o wydłużenie terminu. 5 stycznia złożyliśmy do Mazowieckiego Kuratorium Oświaty wniosek wraz z uzasadnieniem w sprawie likwidacji szkoły podstawowej w Hankowie. Sprawa jest w toku. 5 stycznia wystąpiłam z 2 wnioskami o wydanie zezwoleń na wycinkę drzew rosnących na gruntach będących własnością gminy w związku z planowanymi inwestycjami. Takie przepierzenie w drzewostanie powinno nastąpić przy ulicy Ostrowskiej w Mogni ze względu na projektowane boisko oraz teren wokół Bazyliki Mniejszej. 7 stycznia odbył się noworoczny koncert kolęd w Błędnicy. Ja miałam przyjemność, proszę państwa, tam być pierwszy raz w życiu i myślę, że ci, którzy byli, pewnie też, no ale bardzo też ciekawe doświadczenie. 9 stycznia wzięłam razem z 2 sportowcami w 25. gali plebiscytu Tygodnika Ostrołęckiego na sportowca roku. 9 stycznia złożony został do Kuratorium Oświaty w Ostrołęce wniosek w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych. Proszę państwa, sprawa jest związana troszkę z faktem, że chcielibyśmy w perspektywie roku 2018-2019 nieco odciążyć przedszkole samorządowe poprzez fakt, że zarówno w szkole podstawowej na ulicy Ostrowskiej, jak i też w Prostyni chcielibyśmy zorganizować oddziały dla 4-5-latków, żeby dzieci te mogły skorzystać właśnie z tych najbliższych szkół i żeby się do tego odpowiednio przygotować. Natomiast rozważamy również, by zerówka czy 6-latki, które w tej chwili przynależą do przedszkola, a są od paru lat w salach lekcyjnych szkoły podstawowej nr 2, by stały się oddziałami zerowymi w szkole podstawowej nr 2. Idziemy troszkę w takim kierunku, ponieważ w szkole na przykład na ulicy Ostrowskiej są zerówki wkomponowane w te szkoły i równie dobrze taka sytuacja prawnie może zaistnieć w dwójce. Także staramy się wyjść naprzeciw troszkę też oczekiwaniom społeczeństwa, jeśli chodzi o te oddziały blisko domu dla 4-5-latków. 11 stycznia było się spotkanie wójta z rodzicami uczniów w szkole podstawowej imienia Jana Pawła II w Prostyni w sprawie właśnie organizacji oddziałów przedszkolnych. 12 stycznia również odbyło się takie bardzo ważne spotkanie z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawicielami organizacji harcerskich i innych, przedstawicielami urzędu gminy, rady gminy w sprawie ustalenia działań i kalendarza związanych z jubileuszem stulecia odzyskania niepodległości. Podjęte zostały takie ciekawe inicjatywy. Będzie to wszystko teraz, proszę państwa, no, ubrane, można powiedzieć, taki roczny harmonogram obchodów stulecia, bo myślę, że trzeba po prostu do tego przygotowywać się przez parę miesięcy. I dobrze by było, żeby te wszystkie działania były, tworzyły pewną naszą wspólną, gminną całość przygotowywania się do obchodów stulecia. 4 stycznia odbył się 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tutaj pod egidą pana dyrektora WOKiS-u. Była wolontariacka akcja, serdeczne pokłony w imieniu pana dyrektora własnym dla wszystkich tych, którzy pracowali, ale przede wszystkim również dla tych wszystkich, którzy te złotóweczki rzucali do tych puszek i mogliśmy być częścią tej wspólnej, pięknej akcji, że pomagamy. Pomagamy tym, którzy najbardziej tego potrzebują. 15 stycznia otworzyliśmy ofertę w zapytaniu ofertowym na wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z przełączami w Małkini Górnej przy ulicy Nurskiej. Proszę państwa, jest to takie zadanie sprzed paru lat, 7 czy 8, gdzie mieszkańcy czekają na przyłączenie do kanalizacji, jeśli chodzi o teren przy zajeździe pod Sosnami, między zajazdem pod Sosnami a pocztą. 4 domy zabiegają już wiele lat o to,
żeby stać się tą częścią tej wspólnej sieci i mieć budynki przyłączone. Taka okazja się tutaj już w tej chwili utworzyła. Jest dokumentacja, wybraliśmy firmę, która dała najniższą ofertę i zakończymy te długoletnie oczekiwanie. Jest firma, to będzie nas to kosztowało 60 270 zł, firma Multicom, ta sama, która wykonuje ten duży projekt ulica Kościelna Brokowska, budowa kanalizacji. 22 stycznia tworzyliśmy oferty złożone w przetargu nieograniczonym na budowę targowiska gminnego w Małkinii Górnej w systemie Zaprojektuj Wybuduj. Wpłynęły dwie oferty. Na ofertę najkorzystniejszą złożyła firma Lift Engineering, no Wojciech Biga, w każdym razie Sandrowa, znana firma z bezpracownymi rekomendacjami. Na razie jest oczywiście przetarg sprawdzany. Wartość tego zadania 3 999 000 zł brutto. Najniższa oferta. Dnia 22 stycznia odbyło się spotkanie z seniorami z okazji Dnia Babci i Dziadka z udziałem przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, Państwowej Straży Pożarnej w Klubie Senior. Pod kątem również bezpieczeństwa seniorom zostały przekazywane różne tutaj ważne informacje. 23 stycznia stworzyliśmy oferty w zapytaniu ofertowym na wykonanie projektu budowlanego branży drogowej na obustronne utwardzenie pobocza Skowskiej Brukowej w ciągu drogi gminnej ulica Sienkiewicza w Małkinii Górnej. W czasie trzech ofert wybraliśmy ofertę, którą złożył najkorzystniejszą, pan Marian Pecura. Zaprojektuje nam te ciągniki, te ciągi chodnikowe za 7,5 tysiąca zł brutto. 24 stycznia było się spotkanie wójta gminy z sołtysami gminy Małkinia Górna, po pokłosie, proszę Państwa, którego jest między innymi włączone do obrad sesji projektu uchwały, o nim powiem później nieco. A również ważna sprawa, ponieważ w Centrum Wolontariatu, które istnieje przy gminie Małkinia Górna, czyli przy Urzędzie Gminy, przeprowadziliśmy w okresie też przedświątecznym akcję List do Świętego Mikołaja. Dzięki temu 18 dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych otrzymało dodatkowe paczki świąteczne, serdeczne podziękowania dla wszystkich sponsorów. Ze względu na odstąpienie od podpisania umowy firmy Trakcja PRK i LSA z Warszawy, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich unieważnił postępowanie przetargowe na wykonanie inwestycji pod nazwą rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 694. Proszę Państwa, wycofała się pierwsza firma, która o kilka milionów miała niższą ofertę, dlatego gdyby z naszych przetargów weszła druga firma. Jednak kwoty, które my powinniśmy zabezpieczyć, jak również Mazowiecki Zarząd Dróg, uległy podwyższeniu, stąd decyzja o unieważnieniu. Następny przetarg będzie ogłoszony prawdopodobnie w następnym albo tygodniu, na początku lutego myślę, tak jak przekazała mi w Warszawie kilka dni temu informację. Dziękuję. To tyle. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad. Interpelacja i zapytania radnych. Bardzo proszę. Czy są jakieś zapytania radnych? Pan Roman Nowacki, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, zostałem poinformowany, że ten człowiek, który mieszka w Gojnicy, w tym pustostanie, został wymeldowany. Moje takie pytanie jest do Pani, jako do urzędu gminy, czy zostanie wystosowane pismo do obecnego właściciela tego pustostanu o jak najszybsze rozebranie tego budynku, bo wiadomo, zaraz śniegi puszczą, dzieci będą chodziły do szkoły obok chodnik, a wiem, co jest zabezpieczone, jak tako tam taśmami. Ale tam dzieci, jak to dzieci nie, to mogą tam wejść, może się stać jakieś tam nieszczęście. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę Pani Dorota Choroś. Panie Wójcie, mam takie pytanie, czy jest może taki przybliżony termin ukończenia właśnie wodociągu w Kielczewie? Teraz nam troszeczkę te warunki atmosferyczne przeszkodziły, a dzisiaj jechałam, widziałam, że pracy idą taką wielką parą, także tak orientacyjnie, czy jest wiadomo czas, termin określić, chociaż w miarę miesiące. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Józef Jagiełło.
Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo Radni, Panie Premier Sołtysi, Rady Gminy, zaproszeni goście. Panie Wójt, ponieważ składałem zapytanie na poprzedniej sesji, a nie otrzymałem odpowiedzi w sprawie obwodnicy, więc ponawiam to pytanie. Przypomnę się tylko, że z powodu reorganizacji ruchu na ulicy Kościelnej, w związku z tym, że ten ruch został przeprowadzony na miejscowości Pańkowo, Zapisy Podleśne, tutaj Daniłówka, Daniłowo, stąd moje pytanie, bo wtedy Pani składała taką deklarację, że Pani to czyni starania w tym kierunku, żeby ta obwodnica powstała. Stąd moje pytanie, mieli 3 lata i chciałbym zapytać, co zostało zrobione w tej sprawie przez te 3 lata. I jeszcze pytanie tutaj mam do informacji Pani Wójt między sesjami, mianowicie do punktu 34. To jest kwota oferty przetargowej na wykonanie targowiska. To jest kwota 3 999 000. Czy te środki, które ta kwota, którą ta kwota ta popiera, są w tej chwili zabezpieczone na wykonanie tej inwestycji? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Urszula Witowczuk, bardzo proszę. Ja może słabo mówię, ale może mi się uda. Ja chciałam zapytać o taką sprawę, ponieważ droga wojewódzka 627, ta, która prowadzi do Ostrowi, jest to droga jeszcze nie do końca wykonana i dużo brakuje, a jest tam bardzo dużo wypadków samochodowych. Czy jest możliwe o umieszczenie znaków ostrzegawczych, szczególnie chodzi o murki na tej drodze, zakazy wyprzedzania, żeby właśnie Zarząd Dróg Wojewódzkich mógł to dokonać, bo tam po prostu nie ma żadnego ostrzeżenia i te wypadki, które tam są, to szczególnie dowodzi to miejsca, gdzie nie ma żadnego znaku ostrzegawczego dotyczących górek na tej drodze. Dziękuję bardzo. Tak, oczywiście tam nie ma pasów środkowych, więc takie znaki jak najbardziej powinny być umieszczone. Bardzo proszę, pan Arkadiusz Graczyk. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Radni, ja z takim właśnie zapytaniem chciałbym się, znaczy takie moje pomysły, to jest o bezpieczeństwo chodzi, żeby ta droga tutaj, co jest Nurska, co sobie przejścia na pieszy, że możemy pomyśleć może o jakieś dodatkowe oświetlenia. To takie coś ma oświetlenie w Zamkowie jest. Czyli to takie dodatkowe lampy zamontowane na tych głównych przejściach na pieszy. No teraz też nie tam jakiś tu wypadek był, bo tam jeszcze zostało potrącone 2 osoby, czy tam 3. No jest ograniczenie, widoczności jest bardzo słabe. To jest jedno. Już tak przy okazji, że już ten mikrofon mam, to bym chciał podziękować Pani Wójt za te odwodnienie, które tyle lat czekaliśmy, bo kolejne zostało wykonane i zostało źle wykonane. I to były dodatkowe pieniądze. Teraz są dodatkowe pieniążki wydane na to, ale mieszkańcy są zadowoleni i to jest super. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie zabrać głos. Odnośnie przejść dla pieszych, ja na sesji 28 listopada 2016 roku składam taki wniosek odnośnie doświetlenia przejść dla pieszych. Tutaj była taka dosyć wtedy żarliwa dyskusja. I chciałbym się dowiedzieć, co w tej sprawie zostało zrobione. Chciałbym uzyskać kopię list i wystąpień do stosownych instytucji. Przez ten okres, czyli ponad rok. Popieram tutaj oczywiście, ponawiam swój wniosek o doświetlenie. Tam nawet wskazywałem, w jaki sposób to ma być, może być zrobione, nie ma być. Czyli oświetlenia na tak zwanych wysięgnikach oraz doświetlenia tych być może światłami solarnymi, tych wysepek, które są na środku, na osi jezdni. To byłoby na pewno takim punktem ostrzegawczym dla kierujących i być może by
spowodowało to, że nie było tego wydarzenia, o którym tutaj pan radny wspomniał. Musimy działać wyprzedzająco. Nie możemy robić nic. Powinniśmy robić też, jak coś się zadzieje, ale wiele rzeczy powinniśmy robić wyprzedzająco. Także tutaj, jeżeli takie wnioski padają ze strony radnych, to powinniśmy podejmować działania jak najszybciej i skutecznie. Tak jak tutaj pan sołtys z Małki Niedolnej zwracał się o wycinkę gałęzi na odcinku tutaj Małkinia Ostrów na poprzedniej sesji, na poprzedniej, nie, 11 grudnia. No dobrze, jest tutaj w informacji wójta, że takowe wystąpienia poszły do Zarządu Dróg Wojewódzkich, ale nic się w tej sprawie nie dzieje. Być może potrzebne są po prostu monity, żeby tą sprawę dalej pilotować i docisnąć ten Zarząd Dróg Wojewódzkich, żeby oni wykonali tą wycinkę tych drzew, nawet i drzew, dlatego że tam niektóre sosny są suche, stoją przy ulicy i gałęzie z nich się zbiją po przejeździe samochodu ciężarowego. Już nie wspomnę o tych wielkich konarach z tych sosen, które zwisają nad jezdnią, pokryte śniegiem i ocierają o jadące samochody. Nawet teraz zapewne ci, którzy jeździli do Ostrowi, to widzą połamane gałęzie leżące na poboczu i na drodze. To też jest przyczyną wielu zdarzeń drogowych. Także podejmujmy działania, skuteczne działania, żeby tych zdarzeń ograniczyć. Poza tym pytanie jest do pani wójt jeszcze. Na jakim etapie jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji na ulicy 15 sierpnia i 11 listopada? To jest też odległa sprawa. Żeśmy to uchwalali na początku 2016 roku. No to do chwili obecnej nic się chyba w tej sprawie nie dzieje, albo nie słyszę o jakichś efektach. Poza tym następna sprawa. Zgłaszałem taki fakt, tutaj zwracali się do mnie mieszkańcy Małkini, że w harmonogramie odbioru odpadów segregowanych jest taki zapis, że odpady zielone, czyli biodegradowalne, odbierane są tylko raz w miesiącu. Mówiłem już, że jest to niezgodne z regulaminem utrzymania czystości w gminie, gdzie jest napisane jasno w punkcie, w paragrafie 6, punkcie 3 bodajże, że odpady zielone powinny być odbierane co najmniej 2 razy w miesiącu. Teraz harmonogram nowy powstał i podobny błąd jest powielony, czyli w dalszym ciągu jest zapis, że odpady biodegradowalne odbiera się w terminie odbioru odpadów segregowanych, czyli raz w miesiącu. I znów to jest niezgodne z tym harmonogramem. Albo trzeba zmienić uchwałę odnośnie utrzymania czystości w Małkini, albo naprawić ten harmonogram odbioru odpadów. To tyle. Dziękuję bardzo. Pan Jacek Bogdan. Panie Wójt, Panie Przewodniczący, Panie Panowie Radni, Państwo Słuchacze. Dotarła do mnie informacja, zresztą to już wspomniałem wczoraj na komisji, że istnieje prawdopodobieństwo, że w związku z przebudową stacji w ramach tej inwestycji ma nie być uwzględniona kwestia budowy parkingu od strony ulicy 1 Maja. Dlatego miałbym prośbę, tak, bo jeśli to jest możliwe, żeby oficjalnymi kanałami, czy faktycznie taka jest sprawa, po prostu się dowiedzieć, co w tej kwestii by było możliwe do zrobienia, ponieważ inwestycja jest w trakcie, czy istniałaby jakaś możliwość porozumienia się z PLK, żeby jednak ten parking tam powstał, bo z mojej wiedzy wynika również to, że będzie też w jakiś sposób ograniczona liczba miejsc do parkowania w związku z budową przejścia podziemnego po stronie tych stacji, a tych miejsc po prostu brakuje. Rozwiązaniem by było naprawdę doskonałym, żeby osoby dojeżdżające do stacji od strony północnej gminy miały właśnie takie miejsce do parkowania przy ulicy 1 Maja, przy obecnie nowo budowanym centrum sterowania, które będzie się już pokazało swój widok, można powiedzieć, w całości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy
Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych? Nie widzę, zamykam wobec tego punkt trzeci. Przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia średniego gminnego programu wspierania rodziny w gminie Małkinia Górna na lata 2018-2020. Czy ktoś z Państwa radnych oczekuje na jakieś dodatkowe wyjaśnienia? Ta uchwała była przedmiotem dyskusji i opiniowania obu komisji Rady Gminy Małkinia Górna. Otrzymała pozytywne zaopiniowanie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja mam pytanie w takim razie do Pani Mecenas. Czy w podstawie prawnej zamiast artykułu 18 ust. 1 nie powinno być artykuł 18 ust. 2 punkt 15? Jak zresztą jest? Proszę. Wspieranie w sprawie uchwalenia średniego programu wspierania rodziny w gminie Małkinia Górna na lata 2018-2020. Który też mówi, ten punkt 15 mówi o stanowieniu w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy. Tutaj też zastanawiałbym się nad wprowadzeniem artykułu 179 ust. 2 ustawy, gdzie Rada Gminy, biorąc pod uwagę potrzeby, o których mowa w ustępie pierwszym, uchwala gminne programy wspierania rodziny. Czyli to jak najbardziej jest podstawa prawna do tej uchwały. Czy potrzebna jest przerwa? Bardzo proszę, 5 minut przerwy. Wznawiam obrady 44 sesji po przerwie. Bardzo proszę o stanowisko Pani Mecenas. Drodzy Państwo, w ramach autopoprawki chcieliśmy zgłosić, żeby w podstawie prawnej uchwały w sprawie uchwalenia średniego gminnego programu wspierania rodziny gminy Małkinia Górna na lata 2018-2012 miejsce artykułu 18 ustęp 1, żebyście Państwo wprowadzili artykuł 18 ustęp 2 punkt 15. Tutaj już przekazywałam swoje stanowisko Panu Przewodniczącemu co do artykułu 179 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej. W mojej ocenie wystarczającym jest wskazanie podstawy jako 176 punkt 1. Natomiast też jeszcze powołam taką okoliczność, żeby pozostały w uchwałach, ale też żeby ujednolicić tutaj nasze uchwałodawstwo. Ta ustawa z artykułu 18 ust. 2 punkt 15 jest jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przyjęcie mojego wniosku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem autopoprawki przedstawionej przez Panią Mecenas, polegającej na zmianie podstawy prawnej w miejsce artykułu 18 ust. 1 wpisanie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie było, kto się wstrzymał? Nie było. Nikt nie zgłasza się do dyskusji, wobec tego zamykam dyskusję. Odczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia średniego gminnego programu wspierania rodziny w gminie Małkinia Górna na lata 2018-2020. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dzienniku ustawy z dnia 2017 roku, pozycja 1875 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 176 punkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej, dziennik ustaw 2017 roku, pozycja 697 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Małkinia Górna uchwala co następuje.
Paragraf pierwszy. Uchwala się gminny program wspierania rodziny w gminie Małkinia Górna na lata 2018-2020, uchwalający załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Małkinia Górna. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały łącznie z autopoprawką? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie było. Kto się wstrzymał? Nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju i promocji wolontariatu w gminie Małkinia Górna na 2018 rok. Ta uchwała łącznie z programem była też dyskutowana na dwóch komisjach Rady Gminy Małkinia Górna, Budżetu i Rozwoju. Uzyskała pozytywne zaopiniowanie. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Ktoś oczekuje jakiegoś wyjaśnienia od osoby sporządzającej ten program? Nie widzę, wobec tego zamykam dyskusję. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Przepraszam najmocniej. Odczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Małkinia Górna w sprawie przyjęcia programu rozwoju i promocji wolontariatu w gminie Małkinia Górna na 2018 rok. Na podstawie artykułu 15 ustępu 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dzienniku z lat 2017 roku, pozycja 1875 z późniejszymi zmianami, artykuł 4 ust. 1 punkt 27 ustawy dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dziennik z lat 2016 roku, pozycja 1817 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy Małkinia Górna uchwała następuje. Paragraf 1. Uchwala się program rozwoju i promocji wolontariatu gminy Małkinia Górna na 2018 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Małkinia Górna. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie było. Kto się wstrzymał? Nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 6 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Otwieram dyskusję. Ta uchwała również była dyskutowana i opiniowana przez, pozytywnie opiniowana przez Komisję Rady Gminy Małkinia Górna. Czy Państwo oczekujecie jeszcze jakichś wyjaśnień? Czy Pani Wójt chce zabrać głos, czy nie ma takiej potrzeby? Wobec tego zamykam dyskusję, odczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 9c i artykułu 58 ustęp 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw 2017 roku, pozycja 1875 ze zmianami oraz artykuł 89 ustęp 1 punkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw 2017 roku, pozycja 2077 Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje. Paragraf 1. W trybie ustawy prawo zamówień publicznych postanawia się zaciągnąć kredyt w kwocie 5 milionów złotych, słownie 5 milionów złotych, z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Paragraf 2. Źródłem spłaty zaciągniętych zobowiązań będzie udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Paragraf 3. Zabezpieczenie wyżej wymienionego kredytu długoterminowego stanowić będzie weksel in blanco. Paragraf 4. Spłata kredytu nastąpi od 30 stycznia 2020 roku do 30 grudnia 2030 roku. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Małkinia Górna. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw?
Nie było, kto się wstrzymał? Nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowinia Górna na lata 2018-2030. Otwieram dyskusję w tej sprawie. A o kilka słów poproszę albo panią wójta, albo panią sekretarz. Przepraszam, skarbnik. Ja może zwrócę się do pani i panom prawdy, czy jest potrzeba analizować dokładnie, czy wszystko jest jasne. Jeżeli państwo sobie życzycie, to oczywiście odpowiem na każde pytanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wobec tego ja zadam jeszcze pytanie, bo tutaj mi sprawa umknęła. Przepraszam, ale zadam pytanie odnośnie punktu 11 objaśnienia do uchwały. Czyli rezygnuje się z realizacji dofinansowania budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej numer 2653 Zawisły Podleśnej Małkinia Górna ze względu na brak porozumienia z powiatem w sprawie realizacji powyższego przedsięwzięcia. Myślę, że tutaj mieszkańcy, a szczególnie osoby, które dojeżdżają do zakładów pracy, dochodzą do zakładów pracy przy ulicy Sobieskiego, mieszkańców, którzy wybierają się na wycieczki rowerowe, piesze, będą żywo zainteresowani, dlaczego z tak ważnej inwestycji się wycofujemy. Bo według mnie jest to nie do zaakceptowania taka sytuacja, gdzie tyle się dzieje na drogach, tyle lamentu później jest, gdzie dochodzi do nieszczęścia, a my wyrzucamy taką inwestycję. I nie zgadzam się z argumentacją tutaj pani wójt, że nie można do niej przystąpić. Już raz żeśmy zrezygnowali z pomocy, współdziałaniu z powiatem przy budowie w ostatnim czasie oczywiście przy budowie parkingu przy ulicy, przy kościele, na ulicy Kościelnej, gdzie starosta chciał współfinansowania, chciał uczestniczyć w tym współfinansowaniu. Po prostu naszej gminy nie stać na takie odrzucanie takiej propozycji, dlatego że w to miejsce można było coś innego zrobić, a tą pomoc wykorzystać, jak została też zaproponowana. I tutaj nie zgadzam się z poprzednimi argumentacjami, że my jesteśmy jakimiś rzecznikami starosty. My jesteśmy rzecznikami ludzi, którzy będą korzystać z tego ciągu pieszego. I to jest ten etap, gdzie należy zadbać także o interesy osób, które mają tam działki. I to jest ten czas. I to jest na takim etapie, na etapie projektowania i przygotowania się do tej inwestycji. Dlatego ja nie zgadzam się ani z tą argumentacją i dla mnie jest nie do przyjęcia wycofanie tej inwestycji z wieloletniej prognozy finansowej, a także z budżetu. Czy ktoś jeszcze zechce zabrać głos? Ja może doprecyzuję, panie przewodniczący, bo nie bardzo rozumiem, czy to było pytanie, czy to był jakiś po prostu monolog. Bo jeśli pytanie, to ja odpowiem, a więc proszę powtórzyć. Pierwsza część była jako pytanie, dlaczego wycofujemy się z tej inwestycji? Po pierwsze, nie wycofujemy. Zdejmujemy z wieloletniej prognozy finansowej, dlatego, że tego typu przedsięwzięcia muszą być spisane w oparciu o uchwałę. Tej uchwały nie ma, ponieważ nie jestem w stanie jej przygotować, ponieważ pismo z listopada, którym zwróciłam się do powiatu, żeby wyjaśnił kilka kwestii. Po pierwsze, dlaczego tak drogo? Po drugie, żeby dostarczył gminie dokumentację przedmiarową. Po trzecie, żeby dostarczył dalszy projekt dokumentacji, potwierdzi niektórzy twierdzą z radnych, że dokumentacja jest do drogi w Kanikowie. Nie otrzymałam, w związku z tym nie mam materiałów do pracy. A po trzecie, zgłosiłam również projektantowi, projektującemu ciąg pieszy
jak również panu staroście, że pominięte zostały interesy naszych mieszkańców polegające na tym, że wzdłuż chodnika będą, są już scalane działki, powstaną działki i trzeba naszym mieszkańcom, panie przewodniczący, zapewnić zjazdy do drogi publicznej. O tym właśnie mówiłem, pani Niekuj. Panie przewodniczący, pozwoli mi pan dokończyć, ja panu nie przerywałam. I trzeba naszym mieszkańcom zabezpieczyć łączność do drogi publicznej i przed zaprojektowaniem, a nie po projektowaniu i po wybudowaniu. Więc sądzę, że jeśli otrzymamy jak najszybciej te wszystkie informacje, o których zwróciliśmy się na piśmie, jesteśmy, proszę państwa, w stanie bardzo szybkim przygotować na następną sesję porozumienie, jak również zabezpieczyć sobie jako gminie w porozumieniu udział we wspólnym przetargu, tak jak to zabezpieczyło nam województwo, że możemy śledzić, jak ten przetarg się odbywa, możemy uczestniczyć w nim. I myślę, że jak dopracujemy, panie przewodniczący, wszystkie te kwestie, jak najbardziej jestem za budową ciągu, byłam i zawsze będę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Jacek Bogdan, bardzo proszę. Pan Józef Jagiełło. Szanowni państwo, ja tutaj chciałbym się też przyłączyć do opinii zaprezentowanej przez przewodniczącego Rady Gminy. Z tego powodu, że no też dziwi, dlaczego rezygnujemy z budowy tak potrzebnego i tak dla bezpieczeństwa i wygodnie naszych mieszkańców gminy Małpina Górna. Trzeba sobie mieć tutaj świadomość, że no, przemieszcza się multum ludzi do tych zakładów pracy. I mamy niepowtarzalną tutaj okazję. No, jest zabezpieczone są środki w budżecie powiatu, a my rezygnujemy. I tutaj pani Wójt mówi, że tutaj się nasuwają jakieś problemy, jeżeli chodzi o nawet o te zjazdy. To chciałem się pani Wójt zapytać, czy pani Wójt była przedstawiona koncepcja tego projektu tutaj z Mąkini do Zalis Podleśni w sierpniu? Czy pani wtedy wnioskowała już o te zjazdy, czy przyjęła to tylko jako informację bez podania tego, że tak coś jest potrzebne do wykonania. Tylko to zostało zgłoszone do tego projektu. Chciałem zapytać. Odniosę się, jak pan zakończy wypowiedź. Bym prosił teraz chwilę o odpowiedź na to. Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Rozumiem, że pan zakończył wypowiedź, tak? No w tej chwili na chwilę obecny tak. Panie przewodniczący, ja zgłaszam swój protest przeciwko manipulacji faktami, dlatego że tutaj na sali pada, że my nie będziemy tego ciągu budować. Panie przewodniczący, zgłaszam swój oficjalny protest, ponieważ to jest nadinterpretacja. Rok kalendarzowy się dopiero rozpoczął. Budżet to jest żywy organizm i protestuję przeciwko takiemu manipulowaniu, bo to się tak nazywa. Myślę, że radni, jeżeli dojdzie do przygotowania projektu uchwały, w pełni proprą projekt udzielenia pomocy powiatowi, bo tak powinna być sporządzona uchwała, a w wersji jako dotacja z budżetu nie jest to możliwe. I uprzejmie proszę, żebyście państwo w taki sposób potraktowali moją wypowiedź. Natomiast pana przepytywanie, kiedy to było, odniosę się na piśmie, jeżeli pan oczywiście zechce takiej odpowiedzi. Dobrze pan wie, że cała dokumentacja, korespondencja, notatki są w Urzędzie Gminy. I w tej chwili proszę nie wymagać ode mnie operowania datami, może nawet godzinami, bo to jest po prostu niegrzeczne, panie radny. Dziękuję. Bardzo proszę, panie Józefie. Pani mój, no z przykrością stwierdzam, że w tej chwili to pani robi na interpretację. Z tego względu, że jestem żywo zainteresowany tym. Ja tutaj mówię, nie robię problemów, tylko ciągle podkreślam, tak jak podkreślam na sesji poprzedniej, że zróbmy wszystko, żeby to zaistniało. Bo tutaj jakieś takie słowne, sobie takie przekrywanki, nie wiem, co nie. To jest potrzebne i tutaj nie ulega żadnej najmniejszej wątpliwości. To jest zadanie strategiczne. Jeżeli chodzi o to, co tego, to w tej chwili na chwilę obecną mamy materiał, który mamy. W tym materiale jest rezygnacja z realizacji tego zadania. I pomagamy. Budżet jest organizmem żywym. Zgadza się. Ale weźmy pod uwagę to, że
No trzeba po prostu pewne chwile wykorzystywać. Moglibyśmy pokaźną kwotę z dofinansowania z powiatu uzyskać na takie zadanie. To by, że tak powiem, zwiększyło się nasz budżet gminy. Także ja tylko pod tym kątem. Tutaj prosiłbym, żeby się nie doszukiwać, bo ja też nie doszukuję jak z złej woli ze strony tutaj pani wójt czy urzędu gminy, tylko mówię, zróbmy wszystko, żeby to jak najszybciej zaistniało ze względu na bezpieczeństwo tych ludzi. Zwłaszcza, że jeżeli mamy przed sobą zamknięcie przejazdu, modernizację ulicy Nuckiej. Szanowni Państwo, trzeba mieć to świadomość, ponieważ tak jak tutaj pan przewodniczący wspomniał wcześniej, zaczynamy jakieś działań, jak coś się wydarzy złego. Bo to mówię, wtedy jest za późno. My mamy przykład tutaj, jak tylko się cofnę do wypadku, który zaistniał w rzeczach podleśnych na przejeździe kolejowym. Słuchajcie Państwo, też było zgłaszane wcześniej, ale zawsze coś tam spowodowało to, że to nigdy nie zaistniało wcześniej. Dopiero się stała tragedia, dopiero wszystko się dało zorganizować, dało się zrobić, tylko ktoś zapłacił za to życie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Jacek Bogdan, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Wójt, Panie Panowie Radni, Państwo Sądzisz. Przysłuchuję się tym wypowiedziom i nie powiem, że nie popieram tej inicjatywy, bo może to było źle zrozumiane. Natomiast podnosicie Panowie obydwaj kwestię dosyć istotną, mianowicie bezpieczeństwa. Ale teraz trzeba się dowiedzieć jeszcze jednej ciekawej rzeczy i tu poproszę, żeby Pan Radny Rostkowski, Radny Powiatu, przystawił na informację dotyczącą bardzo ważnego elementu dla naszej gminy, a mianowicie budowy i przebudowy drogi Klepinka-Morzyczyn. Jakie jest podejście powiatu do tego tematu i co się dzieje w sprawie tej inwestycji? Gdzie, mimo że jeżdżę tam dosyć często, ale tutaj akurat pani radna może najwięcej na ten temat powiedzieć, gdzie nie ma nawet metra w ciągu pieszego w Pieczewie, gdzie ludzie chodzą rowami, a ruch pojazdów jest też bardzo duży. I chciałbym właśnie, żeby po zakończeniu mojej wypowiedzi pan radny Rostkowski udzielił informacji na temat, na jakiej pozycji i w jakim stanie się znalazła sytuacja inwestycji pod tytułem przebudowa drogi Klepinka-Morzyczyn jako drogi powiatowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze zgłasza się do dyskusji? Bardzo proszę pana Kadusz Maski. Ja chciałem tylko powiedzieć, że poprę tą uchwałę odnośnie prognozy finansowej. Niemniej jednak uważam to, co mówił tutaj pan przewodniczący i radny Jagiełło, że kwestia tej drogi jest istotna i jeżeli nie przepychajmy się tutaj przez powiatem czy bez powiatu, jeżeli coś można zrobić dla dobra gminy i mieszkańców, to po prostu to zróbmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Więc nikt się nie zgłasza do dyskusji, wobec tego zamykam dyskusję. Odczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Małgnia Górna z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małgnia Górna na lata 2018-2030. Na podstawie artykułu 226, 227, 228, 230 ust. 6 artykułu 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw 2017 roku, pozycja 2077, Rada Gminy Małgnia Górna uchwala co następuje. Paragraf 1 ust. 1 w uchwale numer 276 43/2017 Rady Gminy Małgnia Górna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małgnia Górna na lata 2018-2030 wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Załącznik numer 1 do uchwały numer 273/43/2017 Rady Gminy Małgnia Górna z dnia 28 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie w załączniku nr 1 niniejszej uchwały.
Punkt drugi. Załącznik numer 2 do uchwały numer 276 łamane na 43, łamane na 2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załączniku numer 2 do niniejszej uchwały. Ustęp drugi. Do uchwały dołącza się objaśnienia. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Małkinia Górna. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Ja naliczyłem 11. Kto jest przeciw? Nie było. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Zatem uchwała została przyjęta 11 głosami za. Punkt 8 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych zechce zabrać głos w tej sprawie? Wobec tego dopytam się tylko o punkt uzasadnienia do uchwały odnośnie 91 tysięcy na prace dodatkowe wykonane w lokalu Senior Plus. Bardzo proszę o krótką informację, jakie to były prace i na jakiej podstawie zostały zlecone. Zacznę od końca na takiej podstawie.